Cześć, step by step. Pojechaliśmy sobie dzisiaj na wycieczkę. Mamy sobotę, dzień wolny od pracy i od nauki. Trzeba to było jakoś wykorzystać. Zaczęliśmy od wypadu w jedną z bogatszych dzielnic Ulaanbaatar. Te dzielnice w większości dopiero się jeszcze budują. One leżą na obrzeżach miasta, niedaleko rzeki. I tak, poszliśmy sobie na wzgórze Zaysan. Na wzgórzu Zaysan znajduje się pomnik upamiętniający mongolskich żołnierzy poległych walczących podczas II wojny światowej. Ze wzgórza rozciąga się widok na naprawdę niesamowitą panoramę miasta i wszystkie otaczające je góry. Ale w sumie jakby się tak zastanowić nad tym, to dla nas samo Ulaanbaatar już leży na górze. Wysokość Ulaanbaatar nad poziomem morza to jest około 1350 metrów. Dla porównania średnia wysokość Polski to 173 metry nad poziomem morza. Duża różnica. Potem przeszliśmy się wzdłuż rzeki i udało nam się wspiąć na jeszcze jedno wzgórze, znacznie wyższe od Zaysanu, skąd rozlegała się jeszcze wspanialsza panorama na miasto. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać, ale podczas wędrówki troszeczkę nas przypiekło. I w sumie nic w tym dziwnego. W Mongolii prawie 280 dni to są dni słoneczne. A deszcze są tutaj tak wyjątkowym zjawiskiem, że nawet nie przystosowuje się do nich specjalnie infrastruktury. Przystanki nie mają zadaszenia, chodniki mają wyższe krawężniki, co podczas deszczu tworzy wielkie kałuże, studzienki kanalizacyjne są pozapuchane śmieciami, a gdy zaczyna padać w Mongolii, to nawet rzadko kiedy można zobaczyć kogoś z parasolem, zwykle wszyscy zakładają po prostu na sobie tanie, jednorazowe płaszczyki przeciwdeszczowe. Czas zainwestować w okulary przeciwsłoneczne. Swing me, ding, shoot, ding, a song.